sieć. Tę rozmowę powinnam zacząć i tak zacznę. Kto to jest YouTuber? Od tego pytania. YouTuber jest osobą, która używa YouTube'a jako medium, na którym prezentuje swoje treści, chociaż jest to troszeczkę ogólne stwierdzenie, tak jak powiedzenie, że ktoś jest radiowcem lub telewizerem. Bardzo, nie powiedziałabym trafna, tylko dyplomatyczna odpowiedź. Rafał Masny, to ja go tobie powiem YouTuber, to będzie w porządku? Jak najbardziej, no YouTube jest medium, z którego ja pochodzę i w którym cały czas występuję i tworzę, także jak najbardziej. Rafał Masny, oprócz Roberta Posuta i Cezarego Jóźwika, część zespołu... Abstrahuję TV. Abstrahuję TV, no właśnie. Jak to jest mieć świadomość, że ogląda was tak duża część populacji? Cóż, jest to bardzo przyjemna świadomość. Jest to miłe spotykać co jakiś czas ludzi na ulicy, którzy mówią, że znają nasze filmy, że śmieją się, że poprawiamy im humor. To jest bardzo przyjemna sprawa. Poza tym pewna odpowiedzialność oczywiście. My też staramy się trzymać jakiś poziom, nie czepiać się wszystkich szans na humor. No w sensie jest też tak, no my jesteśmy już 7-letnim zespołem. No właśnie, to nie jest raczkująca rzeczywistość. Tak, że my już wielokrotnie mieliśmy ten temat między sobą i też myśleliśmy o tym, jak to jest, jaki mamy wpływ, czy mamy duży, czy jakie postawy powinniśmy krzewić. I jakby stwierdziliśmy, że nie chcemy za bardzo ideologicznie działać. Bardzo dużo ludzi często wykorzystuje swoją popularność do jakby posuwania też jakiejś, czy też implementowania jakiejś swojej osobistej agendy, jakichś swoich poglądów, a my staramy się jednak być troszeczkę od tego z daleka. Chcemy, żeby nasz humor łączył, żeby on był dla wszystkich tak naprawdę i myślę, że w miarę nam to wychodzi. Czyli kiedy wpuściliście ten pierwszy, no już historyczny teraz filmik, o czym mówią gimbusy, do sieci, to założenie było to, że chcecie się po prostu dobrze bawić? Nie do końca. My byliśmy świadomi tego, że ten rynek na przykład w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo duży, że są tam twórcy, którzy nie tylko jakby tworzą i są popularni, ale również zarabiają na życie dzięki temu, a my z racji na to, że mieliśmy podobne poczucie humoru i stwierdziliśmy, że mamy takie obserwacje, które mogą ludzi rozśmieszyć, które mogą ludzi zainteresować, a na polskim rynku nie ma czegoś takiego, stwierdziliśmy z całą świadomością tego, w sensie to nie była całkowicie nasza pasja, to był nasz sposób, żeby stać się tak naprawdę tym, kim jesteśmy dzisiaj. No ładne. Wasz sposób na pewno na to, żeby komentować rzeczywistość w takim stylu, no jacy sami jesteście. Kiedy państwo wejdą na kanał Abstrahuję TV, to zobaczą, że teraz to już nie jest tylko kanał, to jest tak naprawdę no, dom mediowy, przedsiębiorstwo medialne, które rozrosło się bardzo. A wspominam o tym dlatego, że pewnie o tym Rafał wiesz doskonale i państwo być może też. W różnorakich ankietach i takich rankingach, które pytają nastolatków zwłaszcza o to, kim chcieliby być w przyszłości, najczęściej proporcja tak w granicach 70-75% odpowiedzi to jest chcę być YouTuberem. Zatem niezwykle popularny zawód, którego jeszcze kilka lat temu nie było. To prawda. Wytłumaczenie na przykład mojej babci tego, co robię, nie było do końca proste, ale się udało i babcia jest dumna, więc jestem zadowolony. To już mogę powiedzieć, no być może jest też to efekt nowości, tak, no bo to jest nowa profesja. Być może jest to efekt tego, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak trudna jest to praca, bo na dobrą sprawę po pierwsze musimy wykazać się kreatywnością, żeby jednak co tydzień powstawał ten nowy materiał, bo większość twórców wydaje raz w tygodniu i to jest taka norma, powiedzmy. Po drugie, wiadomo, że trzeba mieć jakiś pomysł na siebie, żeby się wybić. To jest tak, że YouTube faktycznie skraca tą drogę, no nie trzeba kończyć jakiejś szkoły, na przykład w przypadku aktorów, chociaż też oczywiście nie wszyscy aktorzy są po szkole i na pewno znajdą się tacy, którzy tak naprawdę bardzo szybko rozpoczęli i rozkwitli w swojej karierze. Oczywiście nie mówię, że to jakby inaczej.
Wierzę, że jest to efekt nowości i efekt tego, że internet w ogóle jest niesamowitym zjawiskiem i olbrzymim. Myślę, że to 70% trochę zmaleje po pewnym czasie, no ale... Rzeczywistość to zweryfikuje. Tak, ale ja zapraszam, każdy może spróbować i to jest piękne, tak? To jest fajne, że jesteśmy tylko my, nasz talent i nasze umiejętności. Jeżeli nam się uda, jeżeli zrozumiemy, jak działa sieć i co ludzie chcą oglądać, no to droga wolna. Powiedziałeś o pomyśle na siebie. To jaki oprócz tego, że łączy was wspólne poczucie humoru, humoru i taka obserwacja rzeczywistości dookoła, to jaki ten pomysł jest na was? Co można u was obejrzeć? My tak naprawdę w kontraście do telewizji, bo ja uważam, że telewizja tworzy jakiś inny świat, który nam prezentuje, inny, bardziej kolorowy, taki zmaksymalizowany, on jest taki, no, inny. To nie jest świat, który widzimy na co dzień, a my natomiast pokazujemy w krzywym zwierciadle to, co my widzimy na co dzień. Dlatego ludzie też bardzo mocno się z nami identyfikują. Plus, jeżeli nas spotykają na żywo, to my nigdy nie jesteśmy pan. My zawsze jesteśmy kolego, do nas się przytula. My jesteśmy kumplami wszystkich ludzi, którzy jakby nas znają i oglądają, bo oni widzą nas w tych samych sytuacjach, w których widzą siebie. My też się nie wywyższamy. Ja w życiu nie chciałbym tworzyć jakiejś sztucznej bariery między mną a moimi widzami. Nie uważam się za gwiazdy. Oczywiście jesteśmy popularni, tak? Ale nie czuję żadnej bariery między mną a ludźmi, którzy mnie oglądają. I to jest też fajne. Do tego, o czym mówisz, ja dorzucę jedną rzecz ze swojej obserwacji własnej i w zasadzie coś, co u was się... mi bardzo podoba. To, że wy tworząc treści własne, najpierw dokonujecie takiego, powiem w cudzysłowie, ale jednak badania rynku. Kiedy wejdą państwo na Instagram, abstrahuję, i na inne media społecznościowe, tam bardzo często padają pytania. Słuchajcie, jaki macie pomysł na to i na to, bo my kręcimy nowy film właśnie. I jak się domyślam, to pewnie stamtąd też odpowiedzi mogą potem się znaleźć. Tak, jak najbardziej. My pytamy swoich widzów, jakie znają jakby śmieszne sytuacje związane z czymś, jakie mają właśnie obserwacje. To jest, jakby ja uważam, że to jest bardzo fajne, to jest... Oni dzięki temu czują, że mają jeszcze większy wpływ na tą treść, no, bo mogą mają, się odnaleźć tam. Jak najbardziej. I dzięki temu to jest jeszcze bardziej jakby prawdziwe. Mhm. My nie, no bo też nie jesteśmy ekspertami we wszystkich tematach. Plus dawno już na przykład nie chodzimy do szkoły, tak? No, o szkole to już nie robimy, no bo nie gramy teraz dzieciaki z podstawówki, ale na przykład liceum. Kiedyś po prostu robiliśmy research, szukaliśmy tego po różnych forach, w internecie i tak dalej. Okazało się, że research może przyjść sam do was. Tak, a teraz jak mamy tą masę, mamy tych właśnie fanów, to oni nam w tym pomagają i to jest właśnie świetne. Dzięki temu oni mogą to współtworzyć z nami i myślę, że to jest siła nowych mediów, ten nieustanna wymiana informacji, coś czego wcześniej nie było, a my teraz możemy z tego korzystać po prostu, ile dusza zapragnie. Mówisz o sile, mówisz o masie, to powiedzmy trochę o wielkościach właśnie. Wasz kanał w tym momencie subskrybuje? 3,5 miliona ludzi prawie. To są stali widzowie, że tak to ujmę, ale ta liczba nie do końca jest, w sensie ta liczba jest taka, że fajnie opowiedzieć, że można się popisać, tak? Ale pewnie tak. Ona tak naprawdę nie przekłada się na oglądalność tak bezpośrednio. Oglądalność teraz nasza jest około tam 20 milionów wyświetleń miesięcznie, myślę. I to jest tak naprawdę nasza siła, bo mogą być kanały, które mają już po 3 miliony subskrypcji, ale jeżeli nie wydają regularnie filmów, to mają bardzo niskie wyświetlenia. Czyli tak jak wszędzie, ciężka praca się opłaca. I konsekwencje zdecydowanie. I konsekwencja w tym wszystkim. No dobrze, ale skoro mówimy o opłacaniu, to no właśnie ta finansowa część rzeczywistości to jest też coś, co kolokwialnie mówiąc kręci właśnie tych nastolatków, którzy mówią, ja też chcę być Rafałem Masnym. Cóż, no na pewno jest to zawód opłacalny, tak? My na tym zawodzie stworzyliśmy bardzo fajną firmę produkcyjną, która ma już prawie 100 osób. My tworzymy teraz chyba 15 kanałów, więc to jest już duża rzecz. I powiem tak, no cóż, na pewno można na tym dobrze zarobić, z tym, że tak na dobrą sprawę na wszystkim można dobrze zarobić, jeżeli zrobi się to w odpowiedni sposób, jest się konsekwentnym i
I może ma się trochę szczęścia, tak? To nie jest kwestia, że na YouTubie można zarobić o wiele większe pieniądze niż na czymś innym. Jeżeli ktoś zrobi dobrą aplikację, no to będzie pewnie bogatszy 1000 razy od nas, bo to jest też zupełnie inna skala. W tak zwanych dzisiejszych czasach jest naprawdę sporo sposobów właśnie dzięki internetowi, przez które można się wzbogacić. I uważam, że YouTube jest dlatego tak pociągający, że od zawsze media są pociągające. Ludzie lubią być rozpoznawalni, chcą być rozpoznawalni, zwłaszcza jeżeli nie do końca wiedzą, z czym to się je na co dzień. Ale też z drugiej strony też nie obrzydzajmy tego, popularność jest fajna, ma bardzo dużo benefitów i nie dziwię się, że ludzie chcą być popularni i to jest tak, jak ludzie chcą pracować w radio czy w telewizji, tylko że YouTube jakby mają jeszcze tą jest świadomość, szybszy. Że YouTube jest szybszy, w sensie łatwiej dostępny. Szybszy w tym sensie, że jest niższy próg wejścia. Próg wejścia. Czy jest szybszy? Niektórzy wybijają się wiele lat. Niektórzy wybijają się 5 lat, zanim staną się popularni. Nam się akurat to udało szybko, ale my nie jesteśmy w żaden sposób regułą na tym rynku. Więc czy jest szybszy? To też rzecz dyskusyjna. Rzecz dyskusyjna, dokładnie. To skoro powiedziałeś właśnie o mediach w ogóle, dotkniemy takiego tematu troszkę no, może bolesnego, może kontrowersyjnego, mianowicie sieć jako, w cudzysłowie, ale jednak to powiem, siedlisko zła. Dla wielu pewnie osób pierwsze skojarzenie, no na przykład z kanałami YouTube'owymi czy z treściami, które są prezentowane w internecie, to strata czasu. To niewiarygodne informacje. To pato treści, wreszcie modne słowo. Ja w jednym miejscu przeczytałam, że ty jesteś taką osobą, która no, trochę wini te stare media, czyli na przykład radio, za taki stan rzeczy. Ponieważ procentowo to jest ułamek treści, które są na YouTubie, ale są to treści właśnie kontrowersyjne, bardzo jaskrawe, więc bardzo łatwo jest o nich mówić. To tak jakby oceniać telewizję czy radio przez dosłownie najgorsze audycje, które do tego zostały zdjęte, ponieważ patostreamerzy to jest zjawisko, które już się skończyło. Tak naprawdę myślę, że zostały pojedyncze przypadki, a na pewno nie dzieją się tak ekstremalne rzeczy, jak działy się w pewnym momencie. A cóż, internet jest, no właśnie, internet daje nam tą piękną wolność, że każdy może stworzyć w nim to tak naprawdę, co chce. Oczywiście są jakieś tam zasady różnych portali, takich jak YouTube'a czy każdego innego medium, ale jakby ceną tej wolności jest to, że będzie powstawać bardzo dużo różnych treści, niektóre oczywiście będą niesprawdzone, będą zakłamane, będą propagandą. Z tym, że to jest cena całkowitej wolności słowa. No i pytanie, czy my będziemy chcieli ją ograniczać, czy po prostu nauczymy się, że wszystkie rzeczy w internecie trzeba sprawdzić. Większość, w ogóle to jest dobry nawyk, żeby sprawdzać informacje, które dostajemy w mediach, ale internet jest o tyle fajne, że od razu daje nam możliwość sprawdzenia, tej no bo jeżeli tak. słyszymy, jeżeli przeczytamy coś w radio, zobaczymy coś w gazecie, przeczytamy coś oczywiście w gazecie, usłyszymy w radio czy w telewizji, to tak naprawdę możemy sobie sprawdzić właśnie w internecie tak naprawdę, czy to jest prawdą. A na YouTubie mamy i komentarze, i oceny pod tym filmem, czyli jeżeli zobaczymy, że film ma dużo łapek w dół, no to możemy już coś podejrzewać. Jeżeli zobaczymy, że ma wyłączone komentarze, to znaczy, że jego autor czy osoba, która go wrzuciła, nie chce być skonfrontowanym z głosem sieci. Już mamy dwie takie czerwone flagi na tym filmie. No więc w tym momencie, jeżeli ktoś będzie bezkrytycznie wierzył w rzeczy, które są tam zawarte, no to cóż, ma sporo ostrzeżeń, których może nie dostać w innych mediach. Więc ja uważam, że to jest troszeczkę nieuczciwa ocena dla internetu. A jeżeli ktoś ogląda w nim treści, które są słabe, no to czy to jest moja wina? Ja oglądam na YouTubie mnóstwo genialnych wykładów, mnóstwo świetnych filmów, które przybliżają mi takie aspekty życia antropologii, socjologii, filozofii, literatury, których nigdzie indziej bym nie dostał. Tak? Jest tam, tylko właśnie tam. Tak, są setki tysięcy wykładów i naprawdę, jeżeli ktoś chce, to może tam spędzić najbardziej produktywny czas, jaki sobie wyobrażam ze wszystkich innych mediów i najlepiej wysterować te aspekty rzeczywistości, którego interesują. I oczywiście gdzieś tam dalej może być jeden film, jak ktoś kogoś bije albo namawia do bicia, chociaż YouTube pewnie prędzej czy później to zdejmie.
A druga rzecz, skoro już mówisz właśnie o tym wysterowaniu, to mam też takie wrażenie, że wtedy, kiedy my sami klikamy na odpowiednie treści, to chyba te internetowe algorytmy, no one tak same z siebie nam nie będą treści niepożądanych przez nas wrzucać. Oczywiście, no to jest słynna pułapka Tomasza Lisa, który zobaczył reklamę na pewnym portalu i napisał, że to są takie straszne reklamy, są na tym portalu, a niestety to jest tak, że Google dostosowuje reklamy do tych, kto ich szuka. Do odbiorców, no i właśnie. Tak samo działa to na YouTubie. Jeżeli oglądamy fajne, wartościowe treści, to nie będzie nam YouTube proponował pato treści, ponieważ to jakby YouTube nie ma w tym interesu. YouTube musi dać ci taką treść, która zatrzyma cię na portalu dłużej, którą chcesz oglądać. I oczywiście są zarzuty, że wpada się wtedy w takie bańki informacyjne i to faktycznie jest fakt i wiem, że... faktycznie jest fakt, straszne. I to jest fakt i wiem, że YouTube z tym walczy, na przykład dodając do niektórych filmów linki do Wikipedii, których na przykład są o antyszczepionkowcach albo o płaskiej ziemi. No ale cóż, to też jest... No, jednak wola osoby, która ogląda, jest bardzo istotna. Jeżeli ktoś chce zagłębiać się w teorie spiskowe, to nawet bez internetu mu się spokojnie to uda, bo teorie spiskowe nie powstały w latach 90. Rafale, wróćmy do waszej grupy. 7 lat za wami, nie jesteście raczkującym przedsięwzięciem. Trochę trudno wróżyć z fusów, bo to jest bardzo zmieniająca się i dynamiczna rzeczywistość, ale coś pewnie zaplanować można i jakieś marzenia mieć, no właśnie jakieś plany na przyszłość. Którą stronę pójdzie, abstrahuję? To jest tak, że abstrahuję już poszło w stronę abstra, ujmę. Tak, to więc też w którą stronę pójdzie abstra i to jest już decyzja, która nie zależy tylko ode mnie. Na pewno chcielibyśmy rozwijać się jako firma, rozwijać się jako producent treści, robić ich jeszcze więcej i tak naprawdę pewnie chcielibyśmy spróbować też innych form, bo jeszcze nawet na samym YouTubie myślę, że można by zrobić sporo rzeczy, których nie robiliśmy. Być może jakichś innych mediów. Ja wystąpiłem w telewizji, może będziemy chcieli nagrać. Już raz nagraliśmy film, który był puszczany w kinach, co prawda studyjnie, ale jednak to był pełny metraż. Więc kto wie, czy nie będziemy chcieli wyprodukować kolejnego. No media są o tyle przyjemną branżą, że można z nich skręcać w różne kierunki. Choć na razie chcemy po prostu rozwinąć Abstra, żeby było bardzo fajną, zarabiającą firmą i muszę szczerze powiedzieć, że jeszcze nie wiem, jeszcze jesteśmy przed tym spotkaniem zarządu, które nam poda konkretne kierunki. Czyli teraz jest trochę tak, wyciągając wnioski... A zaczęliśmy od niedawna robić podcasty, więc to też jest zupełnie nowa kwestia, bliższa właśnie radiowcom. Także no cały czas tak naprawdę dzieją się nowe rzeczy i to jest super w tej firmie i w branży. A w tym wszystkim jeszcze jest to, że no właśnie wasi odbiorcy coraz... Nie wiem, czy to jest słuszna obserwacja, ale chyba trochę tak. Szersze kręgi także tych młodych ludzi, którzy no właśnie bardzo dużo czasu spędzają. Mówiłeś o takiej swoistej bańce. Jeżeli ktoś spędza na przykład 3 godziny dziennie przeglądając kanały YouTube'owe, to jakiego słowa użyć? Lepiej, żeby trafił na przypadkowe treści rozrywkowe, czy lepiej, żeby próbował to jakoś ogarnąć, zaprogramować te swoje kanały, te treści, które do niego docierają? Znaczy, powiem tak, to jest tak, że jeżeli on wcześniej te 3 godziny poświęcał na telewizję, no to myślę, że może na YouTubie lepiej, w zależności od tego oczywiście, co ogląda. Jeżeli poświęcił na graniu w piłkę ze znajomymi, no to faktycznie lepiej, żeby pograł w piłkę. Ale to nigdy nie jest takie czarno-białe, tak? Mm-hmm. Ludzie, mimo tego, że są gry komputerowe i jest internet, wciąż spotykają się, bo mamy instynkt stadny, jednak wyewoluowaliśmy nie aż tak dawno, żebyśmy mogli sobie szybko teraz zapomnieć o świecie zewnętrznym i o potrzebie socjalizacji i nagle zamienić się tylko w maszyny. Więc...
Zawsze zachęcałbym ludzi do szukania innych, ciekawszych, w sensie nie tylko rozrywkowych treści. Ja też produkuję treści, które są, nie są rozrywkowe. Nasza firma też produkuje treści, które wychodzą trochę od rozrywki, w sensie są przystępne, tak? Są przystępne formą, także nie jest to wykład ex cathedra, tak, który po prostu tylko mówi do człowieka, tylko tam pojawi się jakaś scena, tam pojawi się jakaś, powiedzmy, ciekawa zmiana scenografii, żeby to była treść, która często jest właśnie popularna na naukowa, ale po prostu w przystępnej formie. Ale jeżeli ktoś oczekuje na przykład tylko rozrywki, no to co my możemy powiedzieć temu młodemu człowiekowi? No to jest tak jak zmuszamy do czytania lektur, żeby pobudzić w ludziach chęć czytania książek, no co jest kontrproduktywne bardzo często, więc ja też nie będę zmuszał ludzi do oglądania popularnonaukowych treści, bo się zaraz okaże, że to będzie pierwsza treść, której oni nie będą chcieli klikać. Tak. Rafał Masny, Abstrahuje TV. Kiedy Państwo klikną właśnie w te treści, to zobaczą, jak prężnie działa to przedsiębiorstwo i dlaczego w internecie warto czasem spróbować, może tak, zajrzeć w takie przestrzenie, które do tej pory Państwu wydawały się może nie tyle niedostępne, co niekoniecznie warte uwagi. Warte są uwagi. Proszę też pamiętać, że my już po 7 latach wydaliśmy pewnie prawie 300 filmów, więc żeby znaleźć taki, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni, nie klikajmy w przypadkowy, tylko sprawdźmy sobie tematycznie. Na pewno dla użytkownika, który jest bardziej dojrzały, polecałbym filmy o pracy, na przykład o urzędnikach, o lekarzach, a nie o gimnazjum. Dla każdego coś dobrego. Rafał Masny, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.